Taniec jest jedną z najbardziej naturalnych form ludzkiej aktywności, niosącą ze sobą wiele korzyści, jak choćby ta, że jest to najlepszy i najprostszy sposób zawierania znajomości i nawiązywania kontaktów towarzyskich. Tak uważał słynny tancerz i nauczyciel tańca Walter Laird. A czym taniec jest dla właścicielki studia Dance Academy Julii Kutery? Przede wszystkim pasją i spełnianiem marzeń wszystkich ludzi. Jest to niesamowite, że mogę przekazywać wiedzę, przekazywać to, co potrafię, czym się zajmuję od najmłodszych lat, bo tańczę od 5 roku życia. Od małego uwielbiałam tańczyć, uwielbiałam słuchać muzyki, było to dla mnie coś niesamowitego. Muzyka porywała mnie, sprawiała, że czułam się dobrze, że poprawiała mi mój nastrój. I tak właśnie rodzice w wieku 5 lat zapisali mnie do szkoły tańca tutaj do nas, do Ostrowca, do Twista. I tak właśnie zaczęłam swoją przygodę z tańcem. Później, przechodząc przez różne szkoły tańca, cały czas kontynuowałam jeden styl, bo jest to taniec towarzyski. A który z rodzajów tańca towarzyskiego skradł twoje serce? Zdecydowanie latino. Ale to dowiedziałam się dopiero po czasie, ze względu na to, że zawsze byłam fanką tańca standardowego, tańców standardowych. Jednak przez szkoły, do których uczęszczałam, zmieniło się moje nastawienie i zdecydowanie jestem fanką tańców latynoamerykańskich. Ja nie będę ukrywał, jestem laikiem, więc gdybyś mi mogła wytłumaczyć mnie i widzom, czym charakteryzują się tańce latino, co jest w nich najważniejsze? Tańce latynoamerykańskie są to przede wszystkim szybkie tańce. Oprócz może rumby, ze względu na to, że rumba jest bardziej sensualna, jest tańcem wolniejszym, tańce latynoamerykańskie charakteryzują się przede wszystkim, myślę, że strojami, charakterem. Stroje do tańców latynoamerykańskich są to krótkie spódniczki, krótkie topy, piękne, zdobne, kolorowe stroje. No, tak jak można zauważyć, tańce standardowe są bardziej spokojne. Mają stroje bardziej balowe. A czy pojawiły się jakieś sukcesy na twoim koncie? Tak, jestem finalistką wielu konkursów ogólnopolskich. Mam na swoim koncie najwyższą klasę taneczną S w stylu latynoamerykańskim. W stylu standardowym zakończyłam swoją przygodę w klasie B. Oprócz tego jestem mistrzynią Polski w tańcach latynoamerykańskich w klasie C. No i wielokrotne wygrane na różnych turniejach ogólnopolskich. A kiedy pojawiła się myśl, żeby mieć swoją szkołę tańca i nauczać innych? Po maturze. Ze względu na to, jak większość ludzi po maturze nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. I stwierdziłam, że chcę przekazać ludziom swoją pasję. Chcę pokazać, że taniec jest super, że rozwija. I tak właśnie założyłam swoją szkołę. To powiedzmy jeszcze troszeczkę, jakiego rodzaju albo jakich rodzajów tańca w Dance Academy można się nauczyć? Można się nauczyć zarówno tańców właśnie latynoamerykańskich, tutaj zapraszam wszystkie kobiety, ale nie tylko, szukamy też panów do tańca, więc zapraszamy. Mamy też high heels, są to zajęcia na szpilkach. Dziewczyny tutaj mogą pokazać swoją kobiecość, swoje piękno, poczuć siebie przede wszystkim. Prowadzę też zajęcia taneczne dla dzieci. Tutaj od najmłodszych lat, bo od wieku 4 lat, prowadzę zajęcia też w stylu latynoamerykańskiego, także ze standardu, czyli ogólnie taniec towarzyski. Natomiast staram się też wprowadzać, żeby to były zajęcia ruchowe, nie tylko związane z tańcem towarzyskim. Przepraszam, że wejdę ci w słowo. Mhm. Wiemy, jak dzieci są kreatywne. Czy trudno nad nimi zapanować? Bardzo. Jest bardzo ciężko nad nimi zapanować. Natomiast są na to sposoby i są najbardziej wdzięczną grupą, tak uważam, bo zawsze po zajęciach przychodzą, zadają wiele pytań i są takie szczere i kochane. Wystrój pokazuje, że twoja szkoła prowadzi też zajęcia pole dance. Skąd pomysł właśnie na takie zajęcia? Zauważyłam bardzo duże zapotrzebowanie na tą dyscyplinę sportu, ten styl tańca i bardzo chciałam go zrealizować ze względu na to, że ja jako tancerka tańca towarzyskiego nie miałam nigdy styczności z pole dance'em, ale bardzo chciałam, żeby dziewczyny rozwijały się i sama się rozwijam właśnie tutaj w pole dance'ie. I zainteresowanie jest to duże?
Tak, naprawdę jest duże zainteresowanie, dużo młodych, ale nie tylko młodych kobiet chce tutaj uczyć się tego sportu. I jest to niesamowite, bo naprawdę trzeba mieć dużą dyscyplinę ciała, tak samo dużą zawziętość, żeby ćwiczyć ten sport. Właśnie mówisz, że to sport. No, są ludzie, którym wiadomo, rura, kobieta na niej tańcząca kojarzy się z jednym. Pool dance to tak naprawdę jest sport. Tak, zdecydowanie to jest sport. Stereotypy mówią inaczej, natomiast uwierz mi, że trzeba mieć ogromną ilość siły, żeby zrobić jakąkolwiek figurę na rurce. I nie musi być to tylko taniec kojarzący nam się z jednym. Może być to coś pięknego, coś sensualnego, coś delikatnego, wyrażającą właśnie kobiecość. Teraz w tym pytaniu nie chciałbym się skupić tylko na pole dance'ie, ogólnie na tańcu, bo wydaje mi się, że jako właścicielka szkoły tańca jesteś odpowiednią osobą. Czy każdy może się nauczyć tańczyć? Czy taniec jest dla każdego? Tańczyć każdy może, trochę lepiej, trochę gorzej. Tak, każdy może wziąć udział w zajęciach, każdy może nauczyć się tańczyć i to na rurze, i to na szpilkach, tak samo latino. Każdy ma do tego predyspozycję. I to jest niesamowite, dlatego chcę rozszerzać swoją działalność, chcę pokazywać ludziom, że każdy, nie, bez względu na to, w jakim jest wieku, jakiej płci może tańczyć. To tak na koniec. Jak sobie wyobrażasz twoją szkołę? Jak ją chcesz rozwijać? No pewnie dość do najwyższego stopnia, tak? Chciałabym stworzyć z mojej szkoły, właśnie Dance Academy, markę. Być może w przyszłości uda mi się ruszyć w większe miasto. Wiadomo, że chciałabym, żeby moja szkoła rozwijała się jak najlepiej. Chciałabym, żeby była to marka. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie super. Tego ci życzę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia.